Jarek, a w takim stanie z taką ręką na rowerze na jednym kole byś dał radę pojechać? Witajcie! W dzisiejszym odcinku przystosujemy 60 do mojej nie w pełni sprawnej prawej ręki, z którą nie jest dobrze. A nawet bym powiedział, że jest z nią bardzo źle. Jarek, ale jeździłeś już ciągnikiem? Dajesz radę? Jeździłem. I chciałem w tym miejscu wam podziękować za miłe komentarze i życzenia powrotu do zdrowia. Dlaczego nie ma filmów, Jarek? Przecież... Jarek, ale ciągnikiem jeździsz. Tak, zgadza się. Ale problem jest na przykład z montowaniem filmów, które muszę robić lewą ręką, a to naprawdę nie jest wesołe. Schodzi 3-4 albo i dłużej razy. Jak to nie jest tak źle? Może i nie jest, ale nie wiem, kiedy już na akordeonie zagram tak jak kiedyś. Także teraz śmiało mogę powiedzieć, kiedyś to było, a nie to co teraz. Mówicie, że co tu przystosowywać? No najgorzej dla mnie jest z podnośnikiem, który jest tam dość daleko. Znaczy z tą wajchą od podnośnika. I trzeba było się z nią siłować dość mocno. Wystarczyło posmarować. Ja myślałem, że to musi ciężko chodzić. No to nie musi tak ciężko chodzić. Jak się posmaruje, chodzi lekko. Ale mimo wszystko dla mnie jest ciężko. I tak myślałem, co tu zrobić, żeby było lżej. I wystarczyłoby dosztukować jakąś taką dźwignię większą. Ale ze względu, że teraz nie bardzo jestem do spawarki zdatny, to wymyśliłem, zaraz pokażę wam co. A to jest dźwignia od kosiarki, tak swoją drogą. Od regulacji noża. Wichajster, wariator. Ale ja znalazłem takie coś w garażu. Podejrzewam, że to może być do gwintowania, czy do czegoś. Nie, do gwintowania nie. A tu się kręci, to się oddala, przybliża. Dobra sprawa. Na pewno wiecie, co to jest, to napiszecie. I to idealnie akurat pasuje, żeby robiło tutaj za taką dźwignię przedłużkę. No, po dokręceniu nie ma szans, żeby to wypadło. Tylko trzeba mocno dokręcić. Tutaj założyłem tak jakby przeciwwagę, żeby to w miarę nigdzie nie ciążyło. Żeby to działało jak trzeba. I teraz jest mi łatwiej tutaj manewrować. Czy się coś w rękę stało, czy nie, to można sobie to przedłużyć, bo to ciężko chodzi i daleko tam sięgać. Kiedyś widziałem, pozdrawiam, u Marcina Adamczyka, jak sobie tak przerobił, ale tam to tak profesjonalnie, kurde, 60 te dźwignie. Ja nawet jakbym miał sprawną rękę, to bym tak nie zrobił. Dokręcę Francuzem, będzie najmocniej. No i nie jest teraz wygodniej w ten sposób? Jak myślicie? Jest na pewno. Ogólnie wiecie, ja patrzę optymistycznie na życie, ale na razie troszkę takiego humoru nie mam, jak miałem kiedyś. Ale wróci Jarek. No mam nadzieję. No na pewno wróci, kurde. Co tu jeszcze można zrobić? Przede wszystkim to smarować dobrze ten układ z przodu, żeby kierownica lekko chodziła. Obciążniki zdjąć. Nie, no, obciążniki niech zostaną, żartuję. Założymy... O kurde! Pomocnika kierownicy. Jarek, on nic nie da, on tylko przeszkadza. No może i tak, ale... Ale jak jest, to czego go nie założyć? Nie chce mi się iść po instrukcję. Muszę zaorać pod czosnek. I... Nie ma w rolnictwie, że noga złamana czy ręka. Rolnik siada i musi jechać. I musi robić. Urlopu nie weźmie. No, chyba, że tam ktoś pomoże.
Jak to się zakładało? Mam w 30. Ale trzeba by było pójść i sprawdzić. A zaraz, a może on tu się? A, on tu się zakłada. Już, po śrubce. Jarek, to pokaż, jak teraz grasz na akordeonie. Dajcie spokój. Wolałbym nie. Oj, coś mogłem tu zapomnieć o czymś. Z wszystkim schodzi kilka razy wolniej. A najgorzej z montażem filmów. Spróbujcie podziałać myszką nie tą ręką, na którą jesteście leworęczni. Nie, na którą jesteście, no, wiecie o co chodzi. Na odwrót po prostu. Jak to teraz? Trzeba iść do 30. O, siema, co tam? A nic, łapę mam rozwaloną. No ale trzeba żyć jakoś dalej, nie? Tutaj to mam elegancką tą gałkę. Jarek Ogarek jest napisany. I jak ją się tu montuje? No chyba tak samo jak i tam. Nie, no powiem wam, widzicie jaki jestem. Nie pomyślałem całkowicie. Przecież tam było tą gałkę najpierw kręcić. Gdzie ta 17? Płaska. No tak, właśnie, płaska. O tak. Jak to, tak to. Także przestrzegajcie BHP, bo wiecie, ja przestrzegałem, ale widocznie za słabo. O. Poszło. Widzicie, jaka technologia u Jarka? No i dobra, wystarczy. Może i dobrze będzie lewą ręką kręcić kierownicą, a prawą działać podnośnikiem. Dorzuciłem takiego kamienia na tył. I w sumie dobrze, bo teraz i tak nie zmieniłbym lemieszy. A te parę kilo robotę zawsze zrobi. To co, przyjedziemy tu zaorać trochę jeszcze pod czosnek, bo w sumie to nie wiem, gdzie on będzie sadzony, tak jeszcze na 100%. O, seler sobie jeszcze rośnie i niech rośnie, bo jeszcze nie jest na niego czas. O, na pora też jeszcze nie jest pora. Co my tu mamy jeszcze, co sobie może porosnąć? Jarmuż, cebula, a nie czego tak. Ale modyfikacje trzeba sprawdzić. Teraz to można wajchować kierom. No to cyk. Trochę mokro, ale idzie. No zdaje to egzamin lux. Musicie uwierzyć na słowo. Kierownicą też się lepiej jedną ręką kręci. Teraz będzie koło w bruździe, to trochę wezmę kamerę w rękę. Na razie przerwa. Pożegnam się z wami. Wiecie, z tymi odcinkami jak jest, nie wiem czy wspominałem, ale montuję je lewą ręką, więc schodzi 3-4 razy tyle. Ale to Jarek co było, kurde, się nie wygłupiać, przestrzegać BHP. Jakby kanału w ogóle nie było, jakby było tak jak trzeba.
Także cóż, chcecie jeszcze na koniec zobaczyć, jak mi idzie na akordeonie? No to będzie na końcu. A póki co trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!